Pewnego razu stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół niego, aby słuchać Słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej z łodzi, która należała do Szymona Piotra. Potem poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębie. Zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon powiedział: Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Gdy to zrobili, złowili tak wiele ryb, że rwały się im sieci. Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, aby przybyli na pomoc. Podpłynęli więc i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb. Podobnie też Jakuba, Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus powiedział do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. To nie jest Ewangelia jeszcze o powołaniu Piotra na pierwszego papieża. To powołanie jest znacznie głębsze i myślę, że każdy z nas jest do tego powołania absolutnie zaproszony. Zanim Szymon stanie się Piotrem, zanim Szymon stanie się pierwszym papieżem, tak naprawdę musi się stać najpierw uczniem Jezusa. Jesteśmy w 5 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, a powołanie Piotra na urząd jest chyba w 8 bądź 9 rozdziale. Pierwsze jest to podstawowe, słuchajcie, powołanie do bycia uczniem Jezusa. To jest powołanie znacznie bardziej fundamentalne, ono jest zawsze pierwsze. I jak tutaj jesteśmy, jak słuchamy tego słowa, to słowo mówi, to ma się w Tobie wypełnić. To powołanie jest Twoim pierwszym powołaniem. Zechciejmy dzisiaj przyjrzeć się temu, jak do tego powołania człowiek dojrzewa, ale też jaka jest droga słowa, które kieruje Jezus w kierunku człowieka, którego powołuje. Widzimy Pana Jezusa, za którym idą tłumy. Łukasz nam pisze nawet więcej, że tłum cisnął się do Jezusa. My wiemy, że jak Jezus z Galilei zszedł do Kafarnaum, z Kafarnaum idzie dalej, nie?
tłum się za nim ciśnie. Możemy sobie wyobrazić tłum, który idzie za Jezusem, który chce go dotknąć, który chce go słuchać. I widzimy w tym całym tłumie, słuchajcie, ten obraz Piotra, który wrócił umęczony pewnie po całej nocy połowu z pustymi sieciami. My sobie jedynie możemy jakoś po ludzku próbować wyobrazić, co on czuł. Nie? Wiecie, bo tutaj naprawdę nie ma nic z jakiejkolwiek sielanki. Tutaj nie ma jakiegoś takiego, słuchajcie, patetyzmu, jakiegoś takiego, nie wiem, powołanie nad jeziorem Genezaret, nie? Wschodzące słońce, unosząca się bryza, nie? Piotr, który czuje się powołany, nie? Tutaj jest zwyczajna proza życia. Piotr jest z lekka, można powiedzieć, pewnie poddenerwowany. Całą noc robił to, co do niego należy, nie? To, co świetnie do tej pory umiał robić. Wraca, ma puste sieci. Po nocy jeszcze musi te sieci, czytamy, że je płucze, nie? Nie dość, że nic nie ułowił, jest zmęczony, to jeszcze płucze te sieci. To jest jego życie, to jest jego codzienność. To jest też jakaś, jakieś jego niepowodzenie, to jest jakaś jego chwila pewnej ciemności. Myślę, że warto postawić się na chwilę w sytuacji Piotra. Tak naprawdę, kiedy czytamy tę Ewangelię, myślę, że to nie jest trudno zauważyć, że tak naprawdę Piotra nie interesowało to, co Jezus mówi. Przynajmniej Łukasz nam nie pisze, że był zaaferowany słowami Jezusa. Na pewno nie. Po prostu siedział sobie i płukał swoje sieci. Nie był jednym z tych, którzy chcieli przyjść do Jezusa, którzy cisnęli się do Jezusa, którzy chcieli Go dotknąć, nie? On skupił się w danym momencie na tym, co miał zrobić. Nie? Być może kalkulował straty, że nie zarobił na kolejne dni utrzymania. Nie? Że to, co było dla niego najistotniejsze w danym momencie, no, na pewno nie był to Pan Jezus. Ale Pan Jezus wybiera miejsce. Przychodzi niezwykle delikatnie, nie? To miejsce nie jest przypadkowe i potem, jak się dowiemy, że przyszedł tutaj po to, żeby Szymona uczynić uczniem. Żeby uczynić Szymona uczniem. Nie? Cały tłum nie wali za Jezusem sznurem, nie? A Jezus jest tam ze względu na Piotra, który w tym momencie absolutnie nie ma o tym bladego pojęcia. I który Panem Jezusem się zbytnio nie przejmuje, nie? Ważniejsze są dla Niego sieci, ważniejsza jest dla Niego codzienność i tak właściwie czemu się tutaj dziwić, nie? No. Chłop jak chłop. Ale potem, kiedy, słuchajcie, Pan Jezus przejmuje całą inicjatywę, na początku przychodzi nad jezioro po to, żeby spotkać Piotra. A potem Pan Jezus przejmuje inicjatywę, decyduje się na to, żeby wejść do Jego łodzi. To jest niezwykle przepiękny gest, słuchajcie, ponieważ Pan Jezus znajduje się w samym środku, w samym centrum Jego życia. Pan Jezus wszedł do tego, co dla Niego było najważniejsze w życiu, czyli do Jego łodzi. To, co Mu gwarantowało Jego utrzymanie, to, co gwarantowało Mu przeżycie, Pan Jezus wszedł w sam środek Jego życia. No, ale tutaj się jeszcze nic nie zmienia, bo Pan Jezus nadal przemawia do tłumów.
Ale jest taki moment, kiedy Pan Jezus w końcu zaczyna mówić do Niego. Zwraca się bezpośrednio do Niego. Gdy skończył mówić, zwrócił się do Szymona. Wiecie, to jest moment, w którym wszystko się zaczyna, nie? Moment, kiedy Jezus mówi osobiście do Szymona, kiedy nawiązuje się dialog, kiedy jest kontakt cztery oczy, nie? Zwrócił się do Szymona, wypłyń na głębie. To jest moment, w którym wszystko się zaczyna. I to jest niesłychanie ważne o tym wiedzieć. Dopóki jesteście w tłumie, nie sądźcie, że cokolwiek w waszym życiu się zmieni. Dopóki jesteście w tłumie, nie nastąpi wydarzenie, które nazywa się powołaniem. Dopóki nie ma spotkania, nie, twarzą w twarz z Jezusem, dopóki nie ma z Nim relacji, dopóki nie słyszysz Jego słowa, nie ma mowy o powołaniu, powiedzmy sobie jeszcze mocniej, nie ma mowy o żadnej wierze. Bez relacji osobistej z Jezusem nie ma mowy o żadnej wierze. Wiara zaczyna się wtedy, kiedy jest spotkanie osoby z osobą. Kiedy jest spotkanie, nie, ja i On. Tutaj się wszystko zaczyna. I myślę, że ważne jest jeszcze to, słuchajcie, ponieważ my, kiedy czytamy ten fragment, mówimy, że to jest powołanie pierwszych uczniów. Tylko że tutaj brakuje słowa, które jest słowem kluczowym do powołania, mianowicie pójdź za Mną. Warto się temu przyjrzeć, słuchajcie, ponieważ to jest niesamowicie ważne. Oczywiście to jest fragment o powołaniu uczniów. Ale ten fragment jest, słuchajcie, takim fragmentem, który pokazuje, że Pan Jezus powołuje także przez wydarzenia. Bóg w naszym życiu mówi przez swoje słowo, które ma niesłychaną moc. Ale Bóg także mówi w historii naszego życia. We wszystkich wydarzeniach naszego życia. Jak otworzycie Biblię, nie, Pan mówi przez wydarzenia w historii zbawienia, przez historię. Nie. Ja to zawsze powtarzam, do upadłego nie ma złych wydarzeń w naszym życiu. One wszystkie są po to, bo Pan Bóg chce coś powiedzieć. Pan Bóg chce dokonać z Tobą cudów. Może właśnie, słuchajcie, te rzeczy, te rzeczywistości, te wszystkie przestrzenie, które dzisiaj najchętniej z własnej historii wyrzucilibyście do kosza, może one są po to, żeby w waszym życiu zadziały się takie cuda, nie, że wypłyniecie na połów i nagle naraz okaże się, że macie ryb tyle, że trzeba wezwać drugą łódź. Choć wcześniej myśleliście, że nie ma prawa się tam nic dobrego wydarzyć. Bądźmy bardzo ostrożni, kiedy przyjdzie taka pokusa, żeby oceniać, czy wydarzenia w naszym życiu są dobre, czy są niedobre. Wydarzenia, człowiek wierzący, jeżeli wydarzenie stało się moim udziałem, człowiek wierzący mówi, że jest dobre. Bo to znaczy, że Bóg to wydarzenie w moim życiu dopuścił. I to nie znaczy, że ja muszę je rozumieć. Zrozumienie przyjdzie później. Szymon nie usłyszał słowa pójdź za Mną. Ale zobaczył, że jest sytuacja, której absolutnie nie rozumie, sytuacja jakaś skrajnie beznadziejna, sytuacja dla niego trudna. Co myślicie, że Szymon, siedząc na brzegu jeziora, płucząc brudne sieci, ale puste, myślał, że to jest wydarzenie dobre, nie? Otóż tak.
W momencie, kiedy spotkał się z Jezusem, zaczął inaczej patrzeć na to wydarzenie. Jezus, który pojawił się, obecność Jezusa w życiu sprawiła, że to wydarzenie stało się wydarzeniem kluczowym do tego, żeby Piotr wszedł na drogę uczniostwa za Jezusem. Bez pustych sieci, bez poczucia takiej właśnie jakiejś sytuacji, która jest trudna. Byłoby Piotrowi pewnie trudno to odkryć. W tej sytuacji usłyszał słowo Jezusa. To jest przepiękna Ewangelia, która pokazuje, że jest Jezus, który przychodzi coraz głębiej, coraz dalej wchodzi w nasze życie. Wchodzi do łodzi, potem zaczyna z Tobą rozmawiać twarzą w twarz. Jest relacja, coś zaczyna się dziać. I Piotr w tym momencie, słuchajcie, to jest dobra nowina, wchodzi z Jezusem w to wydarzenie. Poddaje się, ale w taki sposób, że poddaje się Słowu Jezusa. Popatrzcie, to jest niesłychanie ważne, żebyśmy też to zobaczyli, bo Piotr jest wytrawnym rybakiem. Niektórzy by powiedzieli, że on na tej łodzi zjadł swoje zęby. Tak świetnie, doskonale znał Jezioro Galilejskie, nie? Że... I to jest prawda. I Piotr absolutnie wiedział, że wszystkie ryby w południe pływają na dnie Jeziora Galilejskiego, które jest jeziorem niezwykle głębokim. Więc z jednej strony jest doświadczenie wytrawnego rybaka, który, dodajmy, jest zmęczony po nocy nieudanego połowu, który płucze swoje sieci. Nie pytajcie mnie, jakich słów mógł używać, bo wam i tak nie powiem. Z jednej strony jest to doświadczenie, ale z drugiej strony jest obecność Jezusa i Słowo Jezusa. Słowo, które jest w autorytecie Jezusa. I co robi Piotr? I Piotr mówi tak: Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. To jest rzecz, słuchajcie, niesłychanie ważna, ponieważ Piotr, mając całe to swoje doświadczenie, mając absolutną wiedzę o rybołówstwie, o wiele większą niż miał Jezus. Jezus był synem cieśli z Nazaretu. Co mógł wiedzieć o rybołówstwie, nie? Ale autorytet słowa, lecz na Twoje słowo zarzucę. Chciałbym, byśmy tutaj się chwilę zatrzymali, bo to jest, mam takie przeczucie, bardzo ważne do tego, byśmy gdziekolwiek dalej ruszyli w naszej wierze, w naszym powołaniu. Bo przychodzą momenty w naszym życiu takie, w których czujemy się absolutnie beznadziejni, kompletnie bezowocne. Momenty, których masz ochotę jak najszybciej wyrzucić z Twojego życia, odsunąć się. Jest pytanie wtedy, czy słuchasz Jezusa, czy stajesz w Jego obecności. I jest pytanie ważne. Co z Tobą robi słowo Jezusa? Czy ono Cię do czegokolwiek potrafi uruchomić? Czy w sytuacji skrajnie beznadziejnej, w sytuacji dla Ciebie absolutnie trudnej, potrafisz zaufać Jezusowi? Potrafisz uwierzyć, że On ma moc? Nie. Czujecie, jak życiowe jest to słowo? Dopóki w naszym życiu wszystko się elegancko układa, nie? No pewnie, że Pan Jezus ma moc. Chwalmy Pana, alleluja, nie? Ale jak się zaczyna w naszym życiu schodzenie w dół, kiedy wszystko naraz się osuwa, kiedy tracisz grunt pod nogami,
Jest to pytanie, gdzie Ty jesteś, nie? Jakbyś tu był? No, problem jest w tym, że On tu jest ze Słowem. Jest pytanie, czy wierzysz temu Słowu? Czy wierzysz, że w tej sytuacji, w której jesteś, w tym wydarzeniu, które On na Ciebie dopuścił, jest droga absolutna, jest droga wyjścia? Jest pytanie, co z Tobą może zrobić Słowo Boga? Przy czym to jest też niesamowicie ciekawe, bo słuchajcie, to słowo Jezusa jest takie, że ono wcale najłatwiejsze nie jest, nie? To nie jest tak, że to słowo przychodzi, tak cię głaszcze po głowie i mówi, będzie wszystko dobrze, nie? To słowo jest jak piorun, jak cię trzepnie, to niewiele rozumiesz z tego, coś usłyszał, nie? Bo Słowo Boga jest zazwyczaj sprzeczne z naszym ludzkim doświadczeniem w takiej sytuacji. Bóg przychodzi ze Słowem, które na pozór wydaje ci się, że jest absolutnie niemożliwe. Ile razy w swoim życiu słyszymy coś, nie, co, taki głos w sercu, że coś jest w twoim życiu niemożliwe. Pan Bóg kocha takie momenty, nie? Masz sytuację beznadziejną, Pan Bóg mówi, będzie dobrze, nie? Zaufaj mojemu Słowu, uczep się tego Słowa, zarzuć sieci, wypłyń na głębie. Zrób to, co wydaje ci się skrajnie beznadziejne. Zaufaj mojemu Słowu, a to, co niemożliwe, stanie się możliwe. To jest to samo, co było u Maryi, nie? Jak ma począć, będąc dziewicą syna? Niemożliwe staje się możliwe. Dlatego, że Słowo Boga ma moc sprawczą. To nie jest tak, że my, słuchajcie, otrzymując Słowo Boga, naraz otrzymujemy receptę, dostajemy taką mapę i naraz idziemy, nie? Wiemy, jak pójść. Wiemy, jak to zrobić, to się zabieramy do roboty, nie? Słowo Boga pracuje inaczej. Słowo Boga nam zarysowuje, stanie się tobie to, nie? Ale nie ty to uczynisz. Wyjdziesz z tej beznadziejnej sytuacji, ale nie twoimi siłami. Pokonasz ten grzech, z którym sobie nie radzisz, ale nie twoimi siłami. To ci się stanie. Lecz na Twoje słowa, Panie, zarzucę sieci. Może to słowo nijak ma się do Twojego doświadczenia życiowego, nie? Ale bez zaufania, bez zaryzykowania niczego w naszym życiu nie będzie. Kiedy Piotr zarzucił tę sieć, na własne oczy doświadczył potęgi Boga. Widząc, gdy to zrobił, złowili tak wiele ryb, że rwały im się sieci. To, co było absolutnie niemożliwe, nie? Doświadczenie uczyło Piotra, że to się nie miało prawa zdarzyć. Naraz. I myślicie dlatego, że Piotr zarzucił sieci, nie? Jest Bóg, który stoi za tym, że te sieci się napełniły. Ostatecznie, i tym chcę zakończyć, bo to jest też piękne,
co się dzieje z Piotrem, który zauważa, że w centrum jego niemocy, beznadziejności, Bóg objawia się Bogiem mocnym. Bogiem, który potrafi czynić cuda. Co się dzieje? Dzieje się właśnie to, do czego my jesteśmy wszyscy zaproszeni. Przeczytajmy sobie ten fragment. Widząc to, Szymon, Piotr, rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Piotr, który widząc, co się dzieje, nie? Rzuca się Jezusowi do kolan i mówi tam, słowo jest Panie. Nie wiem, czyście śledzili, w tekście greckim to przepięknie widać, bo tu, do tej pory, nie? Wcześniej jest nauczycielu, mistrzu, nie? Ale teraz jest słowo Panie. Teraz jest, słuchajcie, przepiękna odpowiedź, bardzo osobista Piotra, bo wyznaje swoje grzechy. Bardziej osobistej odpowiedzi być już nie może. Piotr wchodzi w jakąś taką niezwykłą, zażyłą relację z Jezusem. I po tym, że zaufał Słowu, że pozwolił się poprowadzić Jezusowi w sytuacji absolutnie beznadziejnej, w sytuacji trudnej, naraz potrafi wyznać przepięknie wiarę. Tam słowo Panie jest zapisane w tekście greckim jako słowo Kyrios. To jest imię Boga Jahwe. Więc Piotr, kiedy przychodzi do Jezusa, pada mu na kolana, bo nie można patrzeć w oczy Jahwe, nie? I wyznaje swoje grzechy. Już bardziej osobiście nie, być nie może. To jest naprawdę przepiękna Ewangelia, nie? Jezus wchodzi do Piotra. Na początku Piotr jest niezainteresowany bycia uczniem, nie? Jest zainteresowany swoją nieudolnością, jest skupiony na swoich sieciach, może na tym, że mu się nie udało. Jezus słowem, Jezus wydarzeniami, na które Piotr się zgadza, krok po kroku, który coraz bardziej ufa Jezusowi. Piotr wyznaje wiarę. I to jest najpiękniejsze wyznanie wiary, ponieważ w tym wyznaniu wiary jest poczucie, że jest się grzesznikiem, że staje przed świętym Boga, że staje przed Bogiem, który jest absolutnie piękny, święty, po trzykroć. Jego świętość jest wspaniała, a ja jestem prochem i pyłem. Jeśli w nas nie ma takiej wiary, która nas stawia w tym punkcie wyjścia, że jesteśmy grzesznikami, to jesteśmy ludźmi niewierzącymi. To jest moment, kiedy my stajemy się uczniami. Myślę, że piękna Ewangelia na to, żeby pomedytować ją jeszcze, by z nią zostać, by pozwolić się Jezusowi prowadzić w Słowie, ale także w naszej codzienności. No to tyle.